Telewizja jest nudna. Czasami ktoś pokaże dupę, czasami ktoś pokaże rękę, nie wiem, płuco lewe zaatakowane nowotworem od długoletniego palenia wyrobów tytoniowych. Tak, zgadzam się z moim kolegą redaktorem. Telewizja jest nudna, ponieważ ostatnio mówią o niej, o świńskiej grypie, a nie chcą nic powiedzieć o grypie odyńcowej, co też jest bardzo znaną chorobą ostatnich czasów. Grypa odyńcowa atakuje wszystkich nieodyńców. Co ty, kolego redaktorze, na to powiesz? Grypa odyńcowa jest taką chorobą, że każda inna się przy niej chowa, zapadają na nią starzy i młodzi, każdemu to może zaszkodzić. Gdy nie będziesz w naszej grupie, to ci sąsiad pogrzebie w dupie. I ta telewizja taka jest nudna, nic się nie dzieje w tym, jakieś seriale puszczają. Kurde, no nie ma co oglądać, panie, czasami jakiś mecz może się trafi, ciekawszy, Legia zagra z tym, z Górnikiem, tak, wygrają 18-7 albo 13-1, albo tylko czasami, panie. I w ogóle te reklamy tak mnie wkurzają, nie mogę na to patrzeć. Tak, kolega redaktor ma rację. Bywa tak, że nic się nie dzieje, nawet nie czujesz, jak redaktorowi z okienka z japy wieje. Nie używają pasty, nie używają innych tu wynalazków. Prawda, kolego redaktorze? No oczywiście. Tak, jest nudno. Higiena w narodzie upadła straszliwie. Chodzą ludzie gorsi niż pancury. Brudni na ulicy, śmierdzący. Nie wiem, to ten kryzys chyba, którego nas z tego telewizora do cholery straszą. Nie wiem. Idę z... O, tu idę. Się położę. Wodę wpadłem, kurwa. Kolega redaktor poszedł spać, a mi królesko chce się lać, dlatego kończymy ten program. To było na tyle, do widzenia.